znana już na całym świecie pieśń wolności, która łączy środowiska wolnościowe w krajach na wszystkich kontynentach. Takie środowisko prężnie też działa w Bolesławcu, gdzie od kilku miesięcy funkcjonuje Bolesławieckie Stowarzyszenie Świadomości i Zdrowia. Chcemy nieść bolesławianom i nie tylko wokół pomoc rozszerzaniu świadomości, żeby wzięli swoje życie w swoje ręce, a przede wszystkim swoje zdrowie, bo dziś wiemy, jak to wygląda. No i jak widać, tutaj są produkty, pogoda dziś trochę nam nie sprzyja, więc musimy być wszyscy w jednym pomieszczeniu. No i są cudowne wykłady, jak zwykle, na temat tego zdrowia i świadomości. W programie sobotniego festiwalu znalazło się kilkanaście prelekcji, które w różnych aspektach poruszały tematy szeroko pojętego zdrowia i świadomości człowieka. Jeden z nich dotyczył totalnej biologii. Jest to wiedza, która jest coraz bardziej popularna i wykorzystywana w pracy z drugim człowiekiem. Jest to praca troszkę taka terapeutyczna, praca nad emocjami, nad przekonaniami, ale po co? Po co w ogóle? Po to, aby zmienić nasze życie, aby żyć w szczęściu, w zdrowiu. Ponieważ co nam takiego przeszkadza w tej naszej takiej wolności, w naszym zdrowiu? Co nam takiego przeszkadza? Pytanie do Was. Brak świadomości. Brak świadomości czego? Bycia. Jedności ze sobą. Boskiej natury swojej własnej. Brak uważności. Uważności, tak. Połączenia ze sobą. I takimi wszystkimi przeszkadzaczami mogą być właśnie nasze myśli, niekorzystne przekonania, wzorce, które mamy od dzieciństwa. Koncepcja totalnej biologii zakłada, że choroba nie jest błędem natury, lecz najlepszym rozwiązaniem mózgu na utrzymanie organizmu przy życiu. Dlatego tak ważna dla zdrowia jest świadomość tych procesów, na które możemy też mieć wpływ. Sobotni festiwal był drugim, jaki odbył się w Bolesławcu, ale mieszkańcy miasta mają już możliwość obcowania z wiedzą, którą przekazują w ich trakcie zaproszeni goście, także na co dzień dzięki Bolesławskiemu Stowarzyszeniu Świadomości i Zdrowia. No działamy na takiej zasadzie, że chcemy skupiać osoby, które są zainteresowane właśnie świadomością, rozwojem świadomości nie tylko o zdrowiu, ale i w różnych przestrzeniach, czyli na przykład właśnie te wykłady, które tutaj organizujemy z totalnej biologii, medycyny germańskiej. Są to rzeczy, o których się no, jakby nie mówi dużo ani często, a mają bardzo duży wpływ na nasze życie i ogólnie otaczają nas. Także są to rzeczy, z którymi chcemy zapoznać ludzi. Jak zwykle festiwal miał też swoją część kiermaszową. Na stoiskach pojawiły się produkty, których wspólną cechą jest to, że powstają z naturalnych komponentów i są dziełem rąk ludzi, dla których ich tworzenie jest pasją. Takim pasjonatem uprawy, znanych w Polsce od wieków, konopi włóknistych jest Dariusz Młynarczyk z Kryształowic. Ja jestem rolnikiem, mam swoje gospodarstwo i swoją uprawę. I tak jakby z racji tego, że to jest moja pasja i od wielu lat po prostu ta roślina pokazuje mi spektrum różnych zastosowań, to szukamy tych możliwości, żeby robić swoje wyroby i też dbamy o to, żeby nic nie wyrzucać, więc na przykład jak zostaje mi jakiś pyłek i olejek, to okazało się, że możemy to połączyć, zrobić peeling do ciała, więc tak jakby rzeczywiście te pomysły są tutaj w tych słoiczkach i w tych torebkach. Konopie były niegdyś wykorzystywane w Polsce i do leczenia, i w kuchni, i w przemyśle. Obecnie następuje renesans tej niezmiernie pożytecznej rośliny. Jednym z miejsc, gdzie jest uprawiana, są tereny gminy Sobótka, w której funkcjonuje społeczny projekt Republika Ślężańska. Gmina Sobótka jest szczególną gminą. Ja się cieszę, że tam trafiłem. 6 lat temu tam zamieszkałem i kupiłem ziemię. Mam też ślężański produkt lokalny, takie godło, które dostałem za 2 produkty, taką herbatkę konopia z chmielem, która rzeczywiście usypia i bardzo dużo ludzi teraz jak ma problemy ze spaniem, to wystarczy, żeby piła taką herbatkę i kładła się do łóżka. I za olejek CBD z makiem, który czyści układ krwionośny i też tak jakby po COVID-zie i po szczepieniach bardzo się przydawał przez ostatnie 2 lata.
Drugi bolesławski festiwal wolności i świadomości zdrowia przeszedł już zatem do historii. Będą na pewno kolejne, ale zainteresowani tymi sprawami, które były poruszane w jego trakcie, mogą kontaktować się z Bolesławieckim Stowarzyszeniem Świadomości i Zdrowia. Siedzibą naszą jest Zygmunta Augusta 14A/9, domofon 9 i mogą tam się zgłaszać, mogą się zgłosić do mnie 504 382 518, żeby uzyskać szczegóły.